moi drodzy, a wygraliśmy już kiedyś tutaj? Nie? Ja szczerze się przyznam, że nie pamiętam. Generalnie nie pamiętam lat 90. No i paru jeszcze innych też nie pamiętam. Słuchajcie, to w takim razie, może tego nie znacie, jest taki quiz, zagadka. Jakiego koloru obrączki mają ptaki? Czerwony! Jakieś inne propozycje? Srebro! No, w ostatnim sezonie podobno brązowe są najlepsze, ale okej, niech będą czerwone. Wiecie dlaczego czerwone? Od szminki! O brązowe to nie będę mówił. Dobrze, słuchajcie. Ten głupi, szowinistyczny dowcip, oczywiście, przepraszam wszystkie panie, nie ma nic wspólnego z utworem, które za chwilę zagramy, bo ten jest o ptakach, owszem, ale o ptakach pokoju. Jak tak? Słuchajcie, kto zna? Refren przynajmniej to poproszę, żeby ze mną zaśpiewał. Jak tak? Jak tak? Thank you.
kwestii informacyjnej tylko, może nie wszyscy wiedzą, to są utwory, które powstawały 25-30 lat temu. I się taki sam zastanawiam, czy one bardziej były aktualne wtedy, kiedy powstawały, czy dzisiaj. Kwestie, które są. Słuchajcie, myślę, że warto też, żeby przy takim spotkaniu jak dzisiaj pomiędzy nami a wami zaistniał, zafunkcjonował jakiś element patriotyczny. Teraz to jest popularna sprawa, patriotyzm, więc okazuje się, że mamy w swoim repertuarze piosenkę patriotyczną, albowiem wszyscy musicie wiedzieć i pamiętać o tym, że mamy wspaniałą historię, wspaniałą kulturę, sztukę, teatr, film, kino, etc., etc., etc. A wiecie dlaczego? Nie musimy się niczego wstydzić przed Europą, bo mamy przeszło 1000 lat! Zaczyna i kończy na gównie. Frajmy! Thank you.
żyjecie w ogóle? Kto z was w ogóle nie słychać? Nie, za stary jesteście już, nie? Czy za dużo żeście wypili? Słuchajcie, jeszcze noc przed nami, druga. Uwaga, teraz będzie coś specjalnego. Zimno coś czarnego. Czarne! Szeregi! Aktualne się wszystko robi. Słuchajcie, czy wy jesteście w ogóle i żyjecie? Hej! 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 Hej!